Rok 2021 jest i będzie znaczącym dla branży technologicznej. Wchodzą nowe regulacje. Branża ma też duże nadzieje, między innymi z wprowadzeniem sieci 5G w Polsce. Naszym gościem jest Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry, witam w Biznes24. Dzień dobry Państwu. Regulacja to jest słowo, które brzmi bardzo źle, dlatego wytłumaczmy od razu, jakiego typu regulacje będą wprowadzane w tym roku. Czeka nas co najmniej kilka regulacji, na które jako branża czekamy od dosyć dawna. Z jednej strony wspomniana już przez Pana sieć 5G, dla której kluczowym instrumentem będzie ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, właściwie nowelizacja, która w ciągu najbliższych tygodni powinna trafić na posiedzenie rządu i potem do parlamentu, która zdefiniuje również warunki aukcji sieci 5G, która w tym roku będzie ogłoszona. Czeka nas również dyskusja gorąca o regulacjach płynących z Brukseli, jak regulacje dotyczące rynku platform internetowych, Digital Service Act, Digital Market Act. W Polsce czeka nas dyskusja o implementacji dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Czeka nas również przymiarki do implementacji strategii zarówno unijnej, jak i naszej krajowej wdrożenia sztucznej inteligencji do szerokiego stosowania na polskim między innymi rynku, a to się wiąże z całym segmentem regulacji i działań okołoregulacyjnych w zakresie wykorzystywania nowych technologii w przeróżnych dziedzinach zarówno przemysłu, ale również naszego życia prywatnego. Spodziewamy się również w tym roku przetargu na sieć 5G. Myśli Pan, że uda się to przeprowadzić? Po tym zaskakującym dla wielu i stawiającym różne pytania odwołaniu przetargu, który miał miejsce w zeszłym roku. Ja jestem optymistą w tym zakresie. Wierzę, że w tym roku się to uda i to uda się to dosyć sprawnie i dosyć szybko przeprowadzić. I jednak drugie półrocze tego roku będzie już okresem, kiedy będziemy w praktyce wdrażali 5G. Zakładam, że nowa aukcja będzie rozstrzygana już na bazie nowej ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu będzie mogła sprawnie być ogłoszona i przeprowadzona do końca. Zakładam, że pierwszy kwartał tego roku to będzie właśnie czas zarówno regulacji prawnych, legislacyjnych odnośnie cyberbezpieczeństwa, jak i właśnie ogłoszenie pełnych kryteriów w aukcji 5G. Zastanawiam się, jak już 5G będzie wprowadzane. Oczywiście przyjmijmy, że bez większych problemów związanych na przykład z protestami, chociaż wieże już płonęły w minionym roku, więc ciężko mi uwierzyć, że protestów nie będzie. No ale jeżeli w miarę płynnie uda się implementować sieć 5G w Polsce, ile może potrwać rozciągnięcie opieki 5G nad całym naszym krajem? To nie będzie proces, który potrwa miesiąc czy 3-4 miesiące. To będzie proces rozciągnięty samodzielnie na lata. Pamiętajmy, że w tym roku musimy tak naprawdę uruchomić sieć 5G zgodnie z europejskimi standardami, przynajmniej w jednym dużym mieście. Zakładam, że będzie to jednak więcej lokalizacji w tym roku. Szczególnie, że testy sieci 5G trwają z powodzeniem w kilku dużych ośrodkach miejskich, ale również choćby w łódzkiej strefie ekonomicznej, gdzie testowana jest sieć 5G dla przemysłu w ramach właśnie specjalnej strefy ekonomicznej. Ale oczywiście kluczowym elementem... Jak wygląda ten... Proszę powiedzieć, czy to jest taka sama sieć, która będzie wprowadzana u nas, jeżeli chodzi o częstotliwości, jeżeli chodzi o parametry techniczne? Oczywiście sieci, które to testowane w miastach różnego rodzaju są na częstotliwościach testowych, które UKE przydziela i one są na tych docelowych parametrach. Natomiast sieć 5G przemysłowa, która jest stworzona w Łodzi, działa na trochę innych, jest bardziej sieć prywatna, która będzie działała na potrzeby tylko wyłącznie zakładów przemysłowych, które są zgromadzone właśnie w ramach łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i wspólnie z Politechniką Łódzką będzie to testowane narzędzie, gdyż pamiętajmy, 5G to nie tylko dla szybszy internet dla konsumenta każdego, ale również właśnie narzędzie do usprawnienia, do przyspieszenia pracy przemysłu, do implementacji... Albo zarządzania ludźmi, powiedzieliby zwolennicy spiskowych teorii dziejów, biorąc pod uwagę nagromadzenie różnego rodzaju takich właśnie legend, które się pojawiły
To właśnie dobre słowo pan użył, legend, które się pojawiły. Mam nadzieję, że to będzie ten rok również będzie okresem walki z dezinformacją odnośnie 5G. Musimy do tego podchodzić racjonalnie i myśleć po prostu i analizować to, co nam internet często podaje w fałszywy sposób. Ja oczywiście nie czas i miejsce, żebyśmy teraz dyskutowali o każdym parametrze technicznym sieci 5G, czy on jest szkodliwy, czy nie, ale pamiętajmy tylko wyłącznie jeden przykład i porównanie, jeśli mogę sobie pozwolić na takie porównanie w tym momencie. Przeciwnicy sieci 5G przedstawiają czarne scenariusze odnośnie szkodliwości i tego, jak to 5G nas będzie zabijało w przyszłości. Ja pragnę zauważyć, że kiedy trwała elektryfikacja polskich wsi, to też mówiono, że krowy przestaną dawać mleko. Tymczasem mleko jak najbardziej istnieje i nie było z tym najmniejszych problemów, więc sieci 5G też będzie tak samo. Nie bójmy się sieci 5G, to nas nie zabije, a to jedynie ułatwi nam życie, przyspieszy rozwój przemysłu, a to wszystkim odbije się pozytywnie. Mówię, to nie tylko szybszy internet, to również usprawnienie funkcjonowania całego państwa, administracji, przemysłu, ale również naszego życia prywatnego, bo zarządzanie choćby naszym smart domem będzie łatwiejsze i szybsze dzięki właśnie sieci 5G. To mówił, proszę Państwa, Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Bardzo panu dziękuję za tę wypowiedź. Przypomnijmy, 2021 rok to jest już rok tej serii regulacji, między innymi wspomniany przetarg na 5G, który będzie, mamy nadzieję, jak najszybciej ogłoszony. Bardzo dziękuję za rozmowę.